Dzień dobry, Jacek Zdybski, dermatolog praktykujący w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o takim problemie jak cienie, worki pod oczami, generalnie okolica oprawy oczu. Jest to taka okolica, na którą bardzo ludzie zwracają uwagę, jeżeli patrzą na człowieka, patrzą na jego stan zdrowia czy na jego atrakcyjność. Dlatego warto wiedzieć, jakie są czynniki wpływające na zdrowie i na atrakcyjność tych okolic. A więc to są dwa różne problemy, cienie i worki pod oczami, ale jakby w tym samym miejscu się znajdują. Jeżeli chodzi o cienie pod oczami, no to są przyczyny anatomiczne, czyli budowa anatomiczna oczodołu. U niektórych pacjentów są bardziej zagłębione, u niektórych mniej i to może powodować, że są zacienienia. Dodatkowo wiadomo, wiek odgrywa rolę, czyli im starszy pacjent, tym te cienie są częstsze. Wynika to z tego, że jest zanik tkanki tłuszczowej, cieńsza skóra, mniejsze utlenowanie krwi i dlatego jest ciemniejsze te okolice. Dodatkowo brak snu, czyli im mniej śpimy, tym też możemy mieć więcej tych cieniów pod oczami i palenie papierosów, które osłabia utlenowanie krwi, gorsza saturacja i to powoduje też, że te cienie pod oczami są bardziej nasilone. Z wiekiem również osłabia się mięsień okrężny oka, co powoduje wypychanie tłuszczu, który jest pod tym mięśniem okrężnym oka i powoduje właśnie takie wypukłe przepukliny tłuszczowe tych okolic. Możemy też znaleźć tutaj przyczyny takie pozapalne, czyli przebarwienia pozapalne, które polegają na tym, że jeżeli mamy jakieś stany zapalne w okolicy oczu, czyli na przykład alergiczne zapalenie spojówek, czy jakieś egzemę, czy tarcie oczu, czy posłoneczne zmiany, wszystko w tych okolicach, jeżeli się kumuluje, no to powoduje przebarwienia, które potem wyglądają nieatrakcyjnie. Drugim istotnym i bardzo częstym problemem, który tu występuje, to są tak zwane worki pod oczami. I te worki pod oczami głównie mówią nam o tym, że pacjent dany może mieć problemy z nerkami. Nerki to jest taki narząd w organizmie, który zajmuje się filtrowaniem krwi i pozbywa się z organizmu metabolitów, różnych odpadów. Jest takim oczyszczaczem naszego organizmu. Nerki są też połączone funkcją jakby z wątrobą, czyli jeżeli pacjent ma uszkodzone nerki, to najczęściej ma też uszkodzoną wątrobę. Rzadko tak jest, żeby te dwie rzeczy jakby się od siebie oddzielały. I co szkodzi nerkom? Więc po pierwsze, nerkom szkodzi nadmierna ilość białka, czyli jeżeli jemy dużo kotletów, jakichś kurczaków, mamy zbyt dużo tego białka w organizmie, normalnie potrzebujemy gdzieś 16-18 deko na dzień. Jeżeli spożywamy dużo więcej niż to, no to produkty rozpadu tego białka muszą być filtrowane przez nerki. I jeżeli jest tego za dużo, nerki nie są w stanie tego zrobić, gromadzą, nie są w stanie przefiltrować i to powoduje upośledzenie czynności nerek. Poza tym, jeżeli jemy zbyt mało warzyw, wtedy nie dostarczamy do organizmu potasu, który jest bardzo istotny w pracy nerek i w regulowaniu gospodarki wodnej. Czyli mamy z jednej strony za dużo białka, w białku jest bardzo mało potasu, głównie sód i to nam powoduje zatrzymanie wody w organizmie. Za mało potasu, bo jemy za mało warzyw i wtedy przeważnie jest tak, że potrzebujemy 4 razy więcej potasu niż sodu w organizmie. A jedząc mało warzyw, dużo białka, mamy coraz więcej tego sodu i tam ten sód powoduje zatrzymanie wody w organizmie. I ta woda się gromadzi czy w kostkach, czy pod oczami, powodując takie worki pod oczami. Kolejnym czynnikiem jest alkohol, który też upośledza czynność nerek i też dodatkowo jeszcze nerki nie są w stanie wtedy gorzej pozbywać się tych produktów metabolizmu. I glutaminian sodu. Glutaminian sodu, który jest takim ulepszaczem smaku, często dodawanym do potraw. Ostatnio nawet zauważyłem, że nie nazywany jest jako glutaminian sodu, często ukrywany jest pod postacią modyfikowana skrobia spożywcza. I to jest taki, ten glutaminian sodu to jest po prostu sól, która nie jest słona. Więc zjadamy jej dużo ilości, ponieważ nam smakuje, ponieważ poprawia smak i to dodatkowo jeszcze powoduje dalszą kumulację płynów w organizmie i dodatkowe obrzęki, właśnie obrzęki okolicy oczu. Innym czynnikiem dodatkowym, który ma wpływ na te obrzęki, na zatrzymanie wody w organizmie jest cukier. Przeważnie tam, gdzie idzie cukier, tam idzie woda. I jeżeli mamy pacjenta z problemami z hiperinsulinemią, czy już nawet z początkową cukrzycą, czy z otyłością, no to należy tak sobie radzić z tymi cukrami. Jeszcze planuję nagrać taki film o tym, jak sobie radzić z cukrami, czyli głównie dietą. Można to na początku robić, czy jakimiś łagodnymi lekami i
odpowiednim jakby okresem jedzenia w ciągu dnia. I wtedy, jeżeli nam spada poziom cukru, wtedy też te obrzęki i powinny się poprawić okolice worków pod oczami. Z innych rzadszych przyczyn worków pod oczami mogą być choroby tarczycy. Dlatego, jeżeli mamy taki problem i wiemy, że zrobiliśmy porządek z nerkami, czyli z dietą, nie jemy za dużo białka, jemy dosyć dużo warzyw, ograniczamy spożycie sodu w innych ukrytych postaciach i kontrolujemy cukier, to wtedy warto sprawdzić, a worki nadal się utrzymują, to wtedy warto sprawdzić poziom hormonów tarczycy. Jeżeli chodzi o leczenie i to, co możemy zrobić na cienie i worki pod oczami, no to oczywiście po pierwsze możemy spać z głową wyżej, wtedy te obrzęki będą mniej się nasilały, mniej będą widoczne rano. Odpowiednią ilość snu sobie zapewniajmy, czyli 7-8 godzin. Masaż zimnym, jakimś zimnym przedmiotem okolicy oczu dołów też pomaga, usprawnia krążenie w tych miejscach. Stosujmy korektor. Korektor, wiadomo, nie w wypukłych miejscach, tylko w tych zagłębieniach i to potem na to makijaż. To możemy ukryć częściowo te nasze tutaj niedoskonałości okolicy oczu. No i potem są zabiegowe rzeczy, czyli preparaty kwasu hialuronowego. Są takie preparaty, które są dedykowane do okolicy oczu, które nie puchną i fajnie mogą tutaj poprawić niektóre cechy okolicy oczodołu. Także lasery, laser frakcyjny tutaj dobrze się sprawdza i w ostateczności, jeżeli są wskazania i jeżeli pacjent spełnia kryteria, no to zabieg blefaroplastyki, czyli korekty mięśnia, nieraz mięśnia, usunięcia nadmiaru tłuszczu z tej okolicy i skóry. Dziękuję.